Hej, hej, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mamy dla Was coś innego. Paczuszkę pierwszy raz z serii So Kawaii. Żeby nie pomylić, na moim kanale jest boksysz podobną nazwą. Mianowicie jest to Kawaii Box. I słuchajcie, to jest mniej więcej ostatni nasz box. Oczywiście nie martwcie się, nie jest ostatni na serii. Ale ostatni z Japonii, w sensie, że po prostu ostatnia firma, bo nie kojarzę już więcej firm. Mieliśmy już z Doki Doki Creator Art parę razy. No mam jeszcze subskrypcję do chyba października z Yume Twin. Mieliśmy jeden box z Kawaii Box i teraz z Soul Kawaii. Jeśli kojarzycie jeszcze jakiekolwiek firmy z japońskimi takimi uroczymi rzeczami czy czymkolwiek, to dajcie znać, bo chyba to już są wszystkie takie oficjalne. Dobrze, to się zabieramy. Powiem Wam, że pierwszy raz jak zobaczyłam Soul Kawaii, byłam pewna właśnie, że to jest Kawaii Box. Ale jak widać, zupełnie inny wygląd pudełka i dwa razy większy. Przy Kawaii Box trochę się zawiodłam, bo był malutki. Ale dobrze, widzę, że niestety pudełko nie przyszło do mnie w stanie nieuszkodzonym, jak widać. Otworzyłam już wcześniej, ale i tak mam przygotowane w razie czego. O Boże, kochani. Nie wiem, co mam. Wszystko jest różowe w środku. A zobaczymy. Znam dwie rzeczy, które mają się pojawić. Właśnie widzę, że już jedną z nich mamy na samym wierzchu. Dobra. Soul Kawaii. Maj 2021. Może już 21 rok. Springtime, happy time. A, wiecie co? Nie wiem, czy wiosna w tym roku była taka szczęśliwa. No ale była. Dobra. Zobaczmy, co mamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć rzeczy. No mniej więcej tak to jest. Mniej więcej pięć, sześć, siedem rzeczy dostajemy. Wszystko zależy, jakiej wielkości są i cenowo oczywiście, wiadomo. Dobra, nie wiem, co będzie pierwsze. Zaraz zobaczmy. A chyba wiem, o, żebyście nie widzieli. To będzie Sakura Riculama Pillow. Bardzo fajnie. Powiem Wam, że zdziwiłam się, że jest z motywem Sakura, bo zwykle ten motyw w tych boksach pojawia się w marcu, kwietniu najpóźniej, a to jest majowe już pudełko. O Boże. O Boże, odessali powietrze. O Boże. Kochani, ja to muszę wypełnić chyba, czy... Nie, chyba powietrze muszę. O Boże, patrzcie, jaka duża ta pudełka. Ja myślałam, jak oni ją spakują. Widziałam mniej więcej ją. O Boże, jest cudowna. Wiecie, że przydadzą mi się teraz nożyczki. Ja chcę zobaczyć, czy to będzie w stylu otworzę i ona buch do góry, czy ja muszę ją wypełnić czymś. Nożyczkami to muszę uważać, żeby to nie obciąć tym. Pamiętam, że kiedyś otwierałam. Faktycznie rośnie, ale jeszcze nie rośnie. Jeszcze nie rośnie, bo nie chcę przez przypadek obciąć się. Już kiedyś obcięłam jednej rzeczy, jednemu pluszakowi przy otwieraniu kawałek ufa. Bo nie widziałam, że on jest tak blisko. Dobra, teraz ty możesz rosnąć. O, bardzo to ty nie urosłeś, poduszko. No wiadomo, śmieci się pozbywamy na obok, bo nam nie są potrzebne. Dobra, tak wygląda podusia. Widać ją całą. Z przodu jest taka zwykła Riculama. A z tyłu mamy Riculamę Coriculama chyba, to tak się chyba nazywa. O, i ten ptaszek, ale ja nie pamiętam, jak ten ptaszek się nazywa. Powiem Wam tak. Jeszcze trochę potrafi urosnąć, jak się jeszcze troszeczkę tak tutaj pognicie. Jest mięciutka. To na pewno mogę Wam powiedzieć. Jest mięciutka, miła w dotyku. No wiecie co, ja nie lubię spać na zbytnio wysokich poduszkach, więc myślę, że będzie fajna, żeby się zdrzemnąć, ale raczej będzie jako ozdobna poducha. Nie wiem tylko, gdzie ja tam ze sobą to zmieszczę. Ale gdzieś się położę. Na razie tutaj. Wszystko mi tu leci. Jakieś niestabilne to łóżko ostatnio mam. O, dobra. Dobra, kolejna rzecz. Zróbmy to, przeczytajmy. O! O, Sanrio Magnetic Hook. Czyli do zawieszania między innymi ręczniczków. Ziemię wadzięco. U, ale mi się to pogięło podczas podróży. Proszę. Czy będę go otwierać? No, będę go otwierać, czemu nie?
To się zawsze przyda. Tak, moje otwieranie. Mhm. Takich rzeczy otwieranie po prostu jest zajefajne. Proszę, pozbyłam. Śmieci na bok. Widzicie, jest magnes. No powiem, że fajnie wykonane, tylko że na magnes to na pewno nie będzie naręcznik w kuchni ani w łazience, bo przecież do kafelek się nie, pewnie nie złapie. Ale na lodówkę? Jeśli coś zawiesi? Niezły pomysł. Ale ja na szczęście mam tablicę na magnes, więc na pewno to dam. I co zawieszę sobie tam? Zaraz zobaczmy. A jakąś przypinkę, zawieszkę. Powiem wam, że bardzo fajna rzecz, kładę ją tutaj z boku, żeby nie zgubić jej. O, wow, wow, wow. A tak, tak, połóż na tym. Dobra, przejdźmy do najważniejszej rzeczy, czyli pluszak. Kuromi lub My Melody Made Plush. Czyli pluszak w stroju z pokojówki. My mamy, o, ja mam Kuromi. Powiem wam szczerze, że trochę liczyłam na My Melody, ale drugi raz mi się trafił pluszak do wyboru. I nie ten, co chciałam. No i także nie lubię Kuromi, lubię, ale najbardziej lubię Cinnamoroll i My Melody. O, ale jest piękna. I powiem wam, że zaskoczyło mnie, jaka duża. W Jumet Mint nigdy nie dostałam tak dużego pluszaka. To życie zobaczyć zresztą. Chociaż Pumpurin chyba jest dosyć duży. Oczywiście tak, leży to tutaj, to wiadomo, włosy kocie. Więc nie, chyba wiwier kościoła będą bardzo podobne. Zobaczmy, kochana, jak jesteś wykonana. No, powiem wam, że to jest moja druga Kuromi, bo mam już Kuromi ze specjalnej edycji ZO. No, podoba mi się bardzo. Chociaż mówię wam, najbardziej lubię właśnie My Melody i Cinnamoroll. Proszę. Tak się prezentuje nasza pokojówka. Trochę uszy się nie trzymają, ale to jest zwykły materiał, więc tutaj musieliby coś stawić sztywniejszego, ale wygląda naprawdę, jest mięciutka. Strój ma bardzo ładny, trochę te łapki takie latające, ale to lepiej, bo może dzięki temu usiąść sobie. Na pewno będzie honorowe miejsce na moim łóżku albo na szafce, zobaczymy. Zobaczymy, ale powiem wam, o Jezu, że są kawałki na chwilę obecną, mi się bardziej podoba nawet niż imy tu. Dobra, kolejna rzecz, mamy Paratotoros Chopsticks. O Jezus, Maria, znowu mamy chopsticki. Serii Totoro. Proszę, zobaczcie. Nie będę jej wyciągać. Dlaczego? Ponieważ w Yume Twin raz dostałam właśnie cały zestaw z miseczką, z pałeczkami, z podpórką do pałeczek, z jeszcze z podstawką pod to wszystko, więc cały zestaw do jedzenia makaronów w jakikolwiek sposób chcę. Więc myślę, że na razie to zostawię schowane. Szkoda mieć jedno i drugie otwarte. Są bardzo ładne. Albo je użyję później. Bo je schowam, albo je komuś dam. Zobaczymy. I zostaje nam ostatnia rzecz. Simokoku Garashi. Nie wiem, czy dobrze to wypowiedziałam. Na pewno nie. Znam życie. Bambo Filler Bowl. Czyli mamy miskę. Ciężko mi powiedzieć, czy mamy tą większą, czy mniejszą, bo są na tym pokazane dwie. Z tą samą grafiką, więc pewnie jest mniejsza albo większa, albo po prostu pokazali ją w taki sposób. Tak prezentuje się miseczka. A tak wygląda w środku. No powiem wam tak, środek jest fajny, tylko że środek... ja bym dała ozdobę wokół. Dlaczego? Bo jak cokolwiek tutaj do środka dam, to nie będzie już takie widoczne. To ze słowem ale powiem wam, że naprawdę bardzo ładne i bardzo przydatne. Ta miseczka na pewno będzie bardziej przydatna niż miseczkę, którą dostałam w Yume Twin. Chociaż tamta miseczka to jest do czegoś innego, to jest do czegoś innego. Bardzo fajne. No i to wszystko będzie, tak kochani, to wszystko pakujemy. Pudło raczej będzie szło do wyrzucenia, ponieważ jest rozdarte w paru miejscach. A taka rzecz to mi nie jest w ogóle potrzebna. To tych pudeł to mam tyle, że już się nie czy ta rodzina. A co ty na pudeł jest na strychu? Co ty znowu zamawiałaś? A co zamawiało? No. Proste. Dobrze, to jeszcze na chwileczkę. Tak podsumowując, mogę powiedzieć już mniej więcej trochę o tych czterech boksach, bo
Tak jak mówiłam, nie wiem, czy jest ich więcej jeszcze, z takich oficjalnych oczywiście, czy nie, ale z tych czterech firm, które są, mogę Wam powiedzieć, że tak, najmniej polecam Kawaii Box, chociaż tam niby mały, w każdym boksie jest malutki pluszak, ale no trochę mnie to rozczarowało, mimo że faktycznie tam było najwięcej rzeczy, ale takich małych, taki troszkę jak długopisy, takie rzeczy, no jest Inku Box i tam możecie sobie kupić właśnie takie stacjonarne rzeczy różne, więc tak średnio. Jeśli chodzi o Yume Twin, to Wam u mnie jest Yume Twin na pierwszym miejscu i Wam bardzo polecam Yume Twin. W drugiej kolejności polecam Wam właśnie ten box So Kawaii. Niestety będziecie mieli na dole link, żeby kupić. Niestety nie kupicie już tego boxu, ponieważ troszeczkę inaczej niż w Yume Twin. Box zawsze przychodzi pod koniec miesiąca i macie jeszcze mniej więcej od 2 do 4, 5 dni na zamówienie. Niestety So Kawaii możecie teraz czerwcowy box zamówić. Ten już niestety jest niedostępny. Tutaj akurat to wygląda tak, że jak czerwiec zacznie, to możecie zamawiać już box na następny miesiąc. Ciężko mi teraz powiedzieć o Doki Doki Crate, bo zamówiłam tylko jeden raz tą box. Byłam nawet zadowolona, bo pluszaczek, tutaj lampka była, tam jeszcze kubeczek był fajny. Tak myślę, że na trzecim miejscu bym stawiła, na ostatnim Kawaii Box. No, na pierwszym Yume Twin, a na drugim właśnie są Kawaii, bo bardzo fajna zawartość. Nie było tego dużo, ale naprawdę bardzo fajne i przydatne rzeczy. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jak tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz mile widziany i do następnego. Trzymajcie się. Hejo!